Hej, wszystkim z tej strony, a ma. Dziś z racji, że Emilka ma sesję, zastępuję ją i pokażę Wam 10 ciekawostek o końskich rasach. Zaczynamy! Konie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Quarter Horse, bywają czasami nazywane najszybszymi atletami Ameryki. Nie ma się co dziwić, skoro na krótkich dystansach potrafią osiągnąć prędkość aż do 80 km na godzinę. Camargue to rasa pochodząca z południowej Francji. Rodzą się one kare lub brązowe i z biegiem czasu się wieją. Z powodu swojego naturalnego siedliska, czyli wybrzeża Morza Śródziemnego, konieł ten znany jest też pod nazwą siwego konia morskiego. Falabella, czyli najmniejsza rasa konia, pochodzi z Argentyny i mimo małego ciałka może mieć w głębi max 75 cm, jest użytkowany w powożeniu. Podbija też serca takich sław jak John Kennedy czy Frank Sinatra. Irlandzki koń sportowy jest jednym z najlepszych w skokach przez przeszkody. Dzieli się on na trzy typy. Wagi lekkiej, niosący jeźdźca do 70 kg, wagi średniej, niosący jeźdźca do 80 kg oraz wagi ciężkiej, mogący nieść jeźdźca ważącego nie więcej jak 89 kg. Podczas wizyty w Słowenii królowa Elżbieta III otrzymała dość oryginalny prezent. 16-letniego ogiera Lipicańskiego, który na dzień dobry pokazał swoją sprawność fizyczną wykonując piękną lewadę. Rasa ta pochodzi z Australii i Słowenii i tak jak kamercz rodzą się karę lub skarogniadę, lecz w wieku 6-10 lat stają się całkowicie siwe. Jedne z najzwinniejszych ras koni, Lusitano, są znane ze swojego płynnego i delikatnego ruchu, Mówi się, że ich ruch jest miękki do tego stopnia, że podczas piafu jeździec może trzymać w ręku pełen kieliszek wina i nie uronić ani kropli. Konie rasy Palomino mają długą historię, o czym świadczyć mogą zmianki o nich w księdze Zachariasza w Starym Testamencie, a także w obrazach Botticelli'ego. Rasa ta to urodzeni aktorzy: Dzielny koń Roya Rogresa, Tiger oraz Mr. Ed, koń, który mówi, byli Palomino. Escheron jest zimnokrwistym olbrzymem o bardzo łagodnym usposobieniu. Urodzony w 1902 roku koń o imieniu dr Lee Gear był największym zarejestrowanym koniem na świecie. Mierzył 209 cm oraz ważył 1372 kg. Są bardzo silne, niejednokrotnie ciągnęły ciężkie działa artyleryjskie. Obecnie konie te są głównie użytkowane do pracy w polu lub dla wystaw. Kuca szetlandzkiego zna każdy i przedstawiać go nikomu nie trzeba. Ten mierzący nie więcej jak 100 cm cwaniak od 1956 roku jest maskotką oddziału spadochroniarzy armii brytyjskiej. Nie mam pojęcia, jak oni połączyli kucyka ze spadochronem, ale okej. Okay. Kiedyś w 1924 roku dwa konie poddano próbie siły na wystawie w Wembley. Przywiązano je do dynamometru, urządzenia do pomiaru siły. Niestety nie dowiemy się, jaki był ostateczny wynik testu, gdyż urządzenie po przekroczeniu 50 ton rozleciało się na kawałki. Co to była zarasa? Oczywiście szajer, najwyższy ze wszystkich koni pociągowych, mierzący w kłębie ponad 1,72 m. Dziękuję Wam wszystkim od siebie za obejrzenie filmiku. Tutaj jest napisane, że mam powiedzieć, że kocham Emilię oraz że oddam jej nerkę. Oczywiście się to nie stanie po przeczytaniu tego wszystkiego. Jeżeli były jakieś pomyłki, to bardzo Was za to przepraszam. Mimo wszystko mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Do następnego. Oczywiście pamiętajcie o łapeczkach i o subskrypcjach dla Emilii. Trzymajcie się i cześć!